Witajcie kochani, dzisiaj pokażę Wam szybkie zakupy. Dlaczego? Uważam, że są godne polecenia i przepraszam za głos, ale go tracę powoli, więc trochę niewyraźnie mogę mówić i trochę cicho. Przechodząc szybko do rzeczy. Pamiętacie, jak pokazywałam Wam body białe, kupione specjalnie na przedstawienie i córka będzie aniołkiem, więc trzeba było jeszcze dokupić baletki. Baletki w sklepie kosztowały 17 zł, a patrzyłam na stronach internetowych, też kosztują 17 zł, z tym, że jeszcze plus przesyłka, więc wolałyśmy kupić bez przesyłki. Rozmiar 39, tak się eksponują. No na ręce nie bardzo, bo to na nogi jest, prawda? W takim razie, na razie baletki. Druga rzecz, na którą się skusiłam, to jest Timotej szampon. Wcześniej wiele lat używałam przed urodzeniem córki, także no to będzie długa droga przez różne szampony. Postanowiłam do niego wrócić, ponieważ ładnie pachnie. Pamiętam, że z tamtych też byłam zadowolona. Zobaczymy, jak po takim długim czasie, czy nadal jest godny polecenia. Kupiłam nowe Oxy. Nowe Oxy jest z kątu Biedronka, 750 g. Co mogę powiedzieć? Była promocja wczoraj. 3,95 bodajże za to zapłaciłam. Już Wam pokażę, granulek nie ma, bo już zaglądałam tych czarnych, tego tlenu. Jest za to ta łyżeczka, która ma długą rączkę, także spoko. No i prać już spokojnie można. Zapas zrobiony. Dalej trochę na osłodzenie życia. Kupiłyśmy z córką krem czekoladowy. Kupiłyśmy z córką krem czekoladowy. Polecał go na swoim kanale Piotrek. Lubię gotować. Niestety mnie nie smakuje. Już go wczoraj otworzyłyśmy. Nie wiem, czy zobaczycie. No tu jest trochę tak wydziobane. 1/3. Mnie nie smakuje, dlatego że to jest taki jakby Terra Vitae jad albo Scooby-Doo, więc no nie. Sztuczne. Długo będzie do świąt, pewnie będzie stał, także spokojnie. Dalszy ciąg. Nie powiedziałam, bo to wszystko z Biedronki. Oprócz baletek. Płyn micelarny. Pierwszy się raz na niego skusiłam. Zobaczymy, jak się będzie sprawował. Mojego już jest końcówka. Pokazywałam Wam już na dnie, więc trzeba było kupić nowy. Wiecie, nie pamiętam, ile kosztował. Coś koło 7 zł chyba. 200 ml. No zobaczymy. Na razie nie umiem Wam nic powiedzieć, bo jeszcze nie używałam go. Dalszy ciąg biedronkowych zakupów. Świeczka zapachowa, jabłko cynamon, jest takiej wielkości jak 1/3 mojej dłoni. Kosztowała 4,99, z tego co pamiętam. Były trzy zapachy: wanilia, jabłko, cytryna i jeszcze coś takiego, chyba owoce leśne. Nieładnie od tamte pachniały, bardzo tak sztucznie i nieładnie. Mogę Wam powiedzieć, że jest zapach, jak się ją wącha. Jeszcze ma papierek, bo chcę Wam się z Wami podzielić po prostu zakupami, zaraz ją postawię. Najbardziej pachniała ta na półce z tych trzech zapachów, więc skusiłam się na nią. Zobaczymy. Wiem, sama wiele komentarzy już napisałam do ludzi, którzy kupowali z Biedronki zapachy, bo trafia się na takie, które naprawdę mocno pachną i długo, na takie drugie, które no nie. Zobaczymy, jak ta się sprawuje. Szklana, także spoko. I teraz chcę Wam pokazać jedną rzecz. Moja córka przyniosła to. To jest bransoletka ze świątecznymi. Przepraszam, chcę Wam bliżej pokazać. Teraz dobrze. Tu jest reniferek, tu jest bałwanek, prezent, Merry Christmas, no i wianuszek. Nie wiem, czy powiedziałam, córka dostała to na Mikołaja od pani, bardzo miła pani wychowawczyni, nie musiała tego robić, a jednak zrobiła. Chłopaki podobno dostali krawaty, pewnie mniej się ucieszyli, no ale bardziej niż z bransoletki. Także tak, to są moje zakupy. Słuchajcie, no wbijajcie na mój kanał, subskrybujcie i co, i do następnego filmiku.